Dzień dobry. Dobry. Zamykasz się, kurna? Oj, 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 oj. List jest. Niech się wietrzy. Kurna. A ty co, do toalety? A gdzie? Dobra, drzwi niech będą otwarte. Niech się przewietrzy powietrze mi. Smażu. Po co on to kazał mi kupić? Kurwa, po co? Co on tu smażył? Kurwa, jakieś kury. Co to jest, ja pierdolę? Idziesz czy nie? Tylko nie zamykaj tam drzwi, niech się przewietrzy, bo to za gorąco. Spałeś chyba, co? Spałeś? Tak. Spałeś? No. No tak myślę, kurde, trzeba było stukać, walić w drzwi. W okiennicę, nie w drzwi. Kupiłem te, co ty chciałeś, te. Lewandowski już grać nie będzie. Dlaczego nie będzie grać? Już, do szpitala jedzie. A co się stało i dla jego? Noga. A co w nogę? Pierdolną, mecz było pierdolną i nie ma. Już przegrali. A to co to Lewandowski? A co to? Jak postaje musi być? Ona stała na ziemi leżała, Krzysiek. Co? Ona na ziemi leżała. Nie, ona na kurczaku była. No była może wcześniej, ale jak wszedłem, to leżała na ziemi. Aha. No. Światło tylko zgaszę w kuchni, dobra? Nie mów, że drzwi zamknąłeś. Kurczak się urodził. Nie, właśnie. Kurczak dziś się urodził. Kokoszka znaczy jajko i kurczaka wylęgła. List jeden, Krzysiek, był. To wyciągnąłem ze skrzynki. Co? List był. To ze skrzynki wziąłem. A więcej nie ma? Jeden tylko. To z Niemiec chyba, ty. Nie wiem. A skąd nie wiem? Weź poszukaj tutaj. Czego? Ręcznika. No to leżał. Jeden, drugi. Thank you.
Stary trzeba wziąć. Nowy weź, dolarowy. Stary. Dolary. Do góry nogami. Atom. Dobra, dawaj. O, śledzie już patrzę, zjadłeś. Co? Śledzie zjadłeś. Nie wszystkie. No mało zostało. Co? Mało zostało. No. Ty, a te co? Do lodówki włożyć? Jedne podrzeć. Będziesz jadł? No. A może usmażysz sobie coś? Nie, podrzeć. Ale pochwal się, bo dzisiaj powiedziałeś mi rano, bo byłem u ciebie rano, że smażyłeś na patelni. Ale ja ci jeszcze jedną rzecz powiedziałem, zapomniałem, żeby kupić. Co? Ryby. A kurczę, ryba, ona skórkę się ściąga. Dorsza wędzonego. Dorsza wędzonego? No. A w Zodiaku jest on taki? Powinien być. No to jak będzie, następnym razem to kupię. A jak nie, to w Carrefourze. A będę to po Carrefourach biegał, myślisz, że ja mam czas. Co? Łazisz to sobie w taksówkę i jedź. Będę latał po Carrefourach, dorsza dla pana Krzysztofa szukał. Jedziesz po drodze, możesz. Nie, kupić. Nie po drodze. Po drodze to ja muszę potem stać w kolejkach. Znowu coś na Matkę Boską. Nie. Weź już lepiej. Red Bull. O, co to? Pokaż. Pierścionek. Nie, moja kurwa zwróciła. Ale to, bo ja taki dawałam, daję. No to pokaż listę, przeczytam. Na ślubie. Bo boli. Ale daj proszę, ja ciebie przeczytam. O Jezu, jakie drobne. Czytaj. Ja nawet nie przeczytam. No. Szanowny panie Kononowiczu. Nazywam się Marcin Najman. Jestem pana fanem od pojawienia się pana na internetach bożych. Bardzo mnie smuci oraz moja ukochana żona Ilone. Jak? Zonę Ilone. Co widzowie z pana zrobili. Większość ich to alkoholicy, menele, nieroby i tak dalej, i tak dalej. Największe zasmucenie odczuliśmy jednak, gdy pan opowiadał, jak pan te łachudry... Ale przerwę. Jak pana te łachudry w szpitalu okradli. Przepraszam. Czy ty byłeś w niedzielę w tą pod bramką z psem? Nie, mnie nie było w Białymstoku. A po co miałem być? Identyczny przerzucił psa, jak twój. Ale daj mi powiedzieć. No. Nie przerywaj tylko. No mów. Przerzucił psa, identyczny. Wielkością wszystko. Sam przeskoczył. Podeszedł i dobrze, że drzwi miałem zamknięte. Walił drzwi. Ja później podeszedł. Pod drzwi. Tak schowałem się. Takiego mam kurwa sztyleta. Takiego. No to gdzie ja tu byłem? Ale daj mi, nie przerywaj. No, to mów. Później cię zapytam. Dobra. I bił w ścianę. Wyszedł tym... O tu w ścianę? Od Lublina. Od Lublina? Tak. To idę, ja zobaczę. To pewnie będą ślady. No, o takie ma kurwa. To czekaj, ja sprawdzę. Ja po cichu wiesz. Poczekaj, ja zobaczę, czy są ślady. Ale proszę, daję kończę. Ale ja sprawdzę i wtedy będzie wiarygodne to, bo to kurwa. W ścianę pił sztyletem. Zaraz, gdzie deszcz padał, o. O kurwa, tu już nie ma żadnych... No ale ścianę bił. Nie ma nic. No mów, kończ. I bił ścianę bez przerwy, dziobał, taką. No.
A kurwa za szczole to taki odzież. No. Ostrze miał. A błyszczał się jak chuj. Wiesz. I wiesz, ja muszę dzwonić na policję, nie dzwonić, dzwonić, nie dzwonić, dzwonić, nie dzwonić, dzwonić, później muszę na chuj. Pójdzie sam, może kurwa, zabierze się. Ju tego psa, przerzucił z powrotem przez bramę, a identyczny, czarne wszystko. Kopał słup, ten, jak pomiędzy to, środkową bramą, dużą, a małą, kopytem. Bo kopał, ja muszę wzywać, nie wzywać. A muszę chuj. Będę patrzeć, co dalej będę robić, nie? Nie? No. Kurwa, ja popatrzył, tamtą stronę poszedł. Ale na ścianie nie ma żadnych śladów. Nic. To może trafił kurwa pomiędzy dyskami. Ale to też by były ślady, bo jest farba. No nie wiem, jak on kurwa napierdalał, wiesz. Ale wiesz, kurwa, dziobał, ja wiedziałem to. No, no tak, ostre tak, oczy. Czarne to bluza. No ubrane. I czarna czapka na łbie. I zwrócił tak jak ty. Ja myślę, no kurwa, wziął Arona ze sobą ten i poszedł na plac tutaj do mnie. Ale Krzysiek, no gdybym ja chciał. Gdybym ja chciał wejść, ja mam kluczyk od bramki, to bym wszedł, a nie przeskakiwał. Czy psa przerzucał. Ale myślę tak. Czego on kurwa przez bramkę przeskakuje, jebany chuj. Ten Jarek ma klucz kurwa. Normalnie. Otworzyłby kurwa, Arona puściłby smyczy i niech by latał. No toż tak, no to co ty gadasz? Kurwa, przyszedłby... Gdzie toż to nie jak? Przyszedłby pod... Jak ja zasnę, to przyszedłby pod okno i pierdolnąłby, wiesz, pięścią i ja by się obudził. Tak jak teraz. Ale myślę, nie kurwa, czy on pojebany? No gdzie, Krzysiek? Czy co? Myślę, kurwa, się jego mać. Opierdolę jego. Ale później myślę, nie. To nie Jarek. Bo Jarek po pierwsze, przemyślałem, ma klucz. Masz klucz. No tak. No kurwa, żeby wejść na podwórek ty z psem Aronem, to od razu psiu robisz, spuszczasz jego. No tak. Zasmyczy. Musisz latać w pizdu sobie. I on lata. No tak. I by przyleciałby, kurwa, pod drzwi i łapami... Tak. On wie mnie. Zgadza się, no. Darby. Albo pod okno. Przyleciłby i wyszczepał. To trzeba było policję wezwać, Krzysiek. Co? Trzeba było policję wezwać i już. Myślałem, chuj. Poszedł. Później znowu pochodził, tam dalej się przyznał. Ale już nie przełaził, tylko chodził od słupka do słupka. Tak. Cztery razy przeszedł. Poszedł. A może to Adaśko z pieskiem swoim? Ale on psa dużego nie ma. Ale jego był wtedy młody, a teraz urósł pewnie. To jakby była taka suszka, bo on mówił, o taka wyrośnie. No. Ale nie taka jak twój i czarny, a jego jest czarna. A to ja nie wiem, no ja tylko tak przypuszczam, no ja nie wiem. Ja wiem, ale wiesz. To ja nie wiem. Wzrostą kurwa twego psa. A no ty tam ocenisz. To twój takie kurwa, o, bydle. No ale to nie ocenisz taką w kamerze, no Krzysiu. Ale kurwa, nie, ja twego określę. No to mego. Kiedy ty widziałeś mego? Co? Rok temu? Co mówisz? Rok temu widziałeś mojego, jego. Czy rok, czy dwa, to ja określę, kurwa. Od razu, żeby stał pod bramką, to ja bym powiedział, o, za Ronem. Stoisz, słup. Nie, Krzysiek, to nie I ja. On, kurwa, to nie ja byłem. I on, tobie słyszer wie, zawsze. Ale to nie ja byłem, Krzysiek. Że wiesz, ciągnie ciebie na posesję moją. No tak, tak. A ty by od... Przez bramkę na pewno 200% nie przyłaził, bo masz klucz. Ale no po to ja, klucz myślę, dorobiliśmy. Myślę, może kurwa zapomnią, to przeskakujesz. Ale myślę, nie kurwa. Nie no. A to co, to rano było? Co? Rano? Godzina 11, 12? Nie, Krzysiek, mi nie było w Białymstoku w ogóle. Ale w tą niedzielę. No w tą niedzielę, no. No mi nie było. Nie było? Nie. A gdzie mogłem być? Na wsi. No i wszystko w temacie, no Krzysiek. Dobra, przejdźmy do listu, jeszcze raz.